Proszę nam pani przynieść zaświadczenie z zakładu pracy. Ale ja przyniosłam już. Kto zaświadczyni? Zaraz, pani mi pozwoli, bo ja bez okularów to ja nie widzę. Proszę pani, jak my mamy dwa różne zaświadczenia, na nic nie wolno wydawać, proszę pani. My musimy uzupełniać, wyjaśniać. No proszę pani, dostać. Przecież ja przyniosłam takie małe zaświadczenie. No ale ja pani mówię, że jak mamy dwa różne zaświadczenia, proszę pani, na nic nie wolno wypłacić tak renty, żeby dla pani było korzystne. Proszę pani, złożyłam już ten dowód, co żądano ode mnie. Czyłam? No więc mówię pani, że są dwa różne zaświadczenia. To teraz jeszcze jedno, tak? To teraz pani musi nam przynieść zaświadczenie, żeby oni to nam anulowali. Coś podobnego, to teraz trzeba jechać, żeby wydali, no to coś podobnego. Proszę pani... Proszę poczekać. Renty, słucham. To musi pani się do ekwizytu, do której dzielnicy pani należy? No tak, no to pani wyda te druki, bo to są specjalne druki, tam jest kilka pytań i na te pytania trzeba odpowiedzieć. Proszę bardzo. Wysłałem zaświadczenie, że córka uczęszcza do szkoły. Poprosili o przesłanie zaświadczenia. Tak, i dlatego, że córka ukończyła 16 lat, dodatek był wstrzymany. Jeśli nie ma, to ja wziąłem na wszelki wypadek drugie ze szkoły. Tak. Proszę pana, czy to liceum nie ma okrągłej pieczątki? Ma. Więc zaświadczenie musi być z okrągłą pieczątką. No ja na wszelki wypadek wziąłem teraz z okrągłą. To już mógł, prawda, pan wyłączyć to zaświadczenie z okrągłą. W pierwszej chwili nie zorientowałem się, że z kwadratową nie będą honorować. Panie, ja się chciałam spytać, bo z sądu dostała mnie pani rentę. Odcinek od renty pani ma? Mam. Sąd mnie taką decyzję właściwie odczytał, że dostanę na 108 zł na każde dziecko podwyższoną rentę. To już nas nie dotyczą te sprawy. A mi się zdaje, że sąd prześle tutaj. Proszę pani, u nas nic sądu nie ma. A to pewnie przyjdzie. Pewnie przyjdzie, proszę pani. Pan w jakim sądu to składa? No przecież bym się poinformował. I co pan teraz chce? Nie, nie wiem, jak to teraz robić. Kiedy pan był na komisji? Ma pan orzeczenie z obwodowej komisji? No to jest to białe. Orzeczenie z komisji, proszę pana, nie decyzji. Pan miał przecież prawo w ciągu 14 dni odwołać się na komisję wojewódzką. No i pan się odwołał, proszę pana, teraz tylko pan może tą decyzję zaskarżyć do sądu. Właściwie przyjechałam ja właśnie na pogrzeb i pochowałam mamę, więc jako rencistka jest. Proszę pani, czy ja po pogrzebie bym mogła zaraz otrzymać pieniądze, czy nie? Kiedy zmarła? 25. Nie. Proszę, kto tam? Dlaczego ja nie miałam wypłaconych zaległości? Proszę pani, to już musiała wyrok i Trybunału, i wyrok sądu czytać tutaj. Bo to była sprawa w sądzie, bo myśmy w ogóle pani odmówili rentę. Pani odwołała się do sądu. Sąd pani przyznał rentę, a myśmy się nie zgodzili z wyrokiem sądu i odwołaliśmy się do Trybunału Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał zmienił decyzję sądu i wstrzymano wypłatę renty. O ile sąd mi przyznał rentę, ja miałam zostać wypłacona, a jednak nie miałam wypłacone. Proszę poczekać. Proszę pani, może pani poinformowała, może przed szpitala, tu są złożone papiery. I kiedy dostanę właśnie tą, żebym ja wiedziała, bo przecież nie ma za co żyć. Teraz może pani nowy wniosek złożyć. Tak, to już mam dwa te papierki. Jest taki druk, którym pani podaje, co pani robiła na przestrzeni całego życia. Więc pani poda, że w okresie tam od do pracowałam w takich i w takich zakładach. Nie posiadam dokumentów. Co pan robił na przestrzeni całego życia? Gdzie pan pracował, w jakich zakładach?
Ten druk pani wypełni sama. I na wszystkie pytania pani odpowie tak lub nie. A tutaj na tym druku pani poda, co pani robiła na przestrzeni całego życia. Jest taki druk, którym pani podaje, co pani robiła na przestrzeni całego życia. Tu pani poda, co pani robiła na przestrzeni całego życia. Co pan robił na przestrzeni całego życia? Co pani robiła na przestrzeni całego życia? Co pani robiła na przestrzeni całego życia?